Cześć, jestem Dawid. Chciałbym Was zaprosić na przygodę z odbudową Forda GPW w garażu, któremu historia pojazdu II wojny światowej nie jest obca. Sprawdźcie to. Cześć wszystkim, znowu jesteśmy w podróży, zaczynamy kolejny odcinek projektu Ford GPW 7311. Cześć. I jedziemy po co? Nie wiem, po część do ulicy, a tak naprawdę do Forda. Nie, jedziemy dzisiaj tak naprawdę zamienić części właśnie można powiedzieć Willisowe od MB do na GPW. Nasz kolega wspólny ma części od MB od Forda, a nam od MB. To zamieniamy się troszeczkę tak po koleżeńsku. No i drugi jakże ważny dla nas temat to zawiezienie skrzyni biegów, reduktora, jakichś tam drobiazgów do złożenia, do remontu tak naprawdę od A do Z. Tego wszystkiego, co widzieliście w tym odcinku na samym początku. Te części były omawiane, te części nazywamy w bagażniku i te części właśnie teraz wywozimy. Także znowu w podróży, znowu wycieczka. I żeby Was nie zanudzić, to pokażemy części, pokażemy już może coś na miejscu, może coś się też uda. A ja będę miał mniej przyspieszania i mniej roboty. I tyle. Parę słów na poważnie. Powiemy Wam, albo Dawid nam wszystkim powie, co dzisiaj będziemy dokładnie zamieniać, co chcemy tym osiągnąć. Przejmuję głos. Oddaję głos. No pokrótce, no na pewno zamieniamy maskę. Nasza maska pokazywana była, nie pamiętam, w którymś odcinku była pokazywana, w drugim, w trzecim odcinku. Mamy maskę Fordową GPW. Udało się maskę znaleźć lepszą i tak naprawdę tam się pozamieniamy, ale w każdym bądź razie będziemy mieli maskę praktycznie już po remoncie. Oczywiście też od Forda i to jest dla nas bardzo fajna sprawa. Zamieniamy się także na ramki przednie, przedniej szyby. Dlaczego? Nasza ramka jest od MB i zamieniamy się na ramkę tak naprawdę od MB, ale już nie patrzymy na sygnatury, patrzymy na to, że akurat mojemu kumplowi bardziej pasuje ramka wczesna, bez mocowań na gun holder, czyli bez mocowań na tą obudowę, osłonę, mocowanie karabinu, albo Thompson, albo Garand, zależy, różne by tam montowane. Ma po prostu wczesnego Forda i chce taką ramkę sobie zamontować. A nam ta ramka tak naprawdę... My powinniśmy mieć ramkę późniejszą do naszej budy, więc nam to pasuje jakby kalendarzowo, chronologicznie i tak dalej. Z drugiej strony taka ramka jak nasza jest bardziej poszukiwana, takich ramek jest mniej na jakimś tam rynku.
Szymonowi to bardziej ona pasuje, a mi bardziej się podoba ramka z mocowaniem na karabin, także udało się dogadać, zamieniamy się na ramki. Zobaczymy, czy to wszystko dojdzie do skutku. Głównym jakby celem naszego wyjazdu tak naprawdę była naprawa właśnie skrzyni biegów i reduktora. Elementy wam już pokazywaliśmy, zbieraliśmy wszystkie jakieś tam uszczelki i tak dalej. Jakieś drobnostki pewnie trzeba będzie jeszcze kupić. Się okazało, że tam jakieś jeden tryb od skrzyni biegów, chyba od drugiego biegu, czy któregoś tam, nie wiem dokładnie, jest też uszkodzony, też to się tam udało gdzieś załatwić. Takie drobnostki, ale te drobnostki stworzą nam pełną całość, w pełni sprawną. Znaczy mamy zamiar to odebrać, kolega ma mi to złożyć w całość, pomaluje podkładem, my tylko sobie wsikniemy to na kolor i skręcimy tak naprawdę gotową ramę, tak że będziemy mieli przynajmniej te dwie rzeczy, czyli skrzynię biegów i reduktor już na gotowo skończone. W przyszłości zajmiemy się jeszcze osłoną sprzęgła, do tego silnikiem, który też był już gdzieś tam pokazywany. No i ten napęd się pomału tak naprawdę na boku nam buduje, a my skupiamy się cały czas na karoserii. I to w sumie tyle. Chyba że przy okazji uda się nam coś znaleźć, a czasami tak jest, że jedziemy gdzieś po coś i gdzieś tam wygrzebiemy w czeluściach jakieś takie drobnostki, czy nawet sami niedrobnostki, jakieś elementy, które nam się przydadzą. Tak często bywa, że jedziemy po jedno, kupujemy drugie, wymieniamy się, cały czas jakieś takie kombinacje i no cel jest jeden. Ale rzucam. Ale buja jak na odkręciu. Tak to jest, jak się wodzi człowiek. Panie Dawidzie, w trakcie tej podróży chciałem pana zapytać, czym grozi robienie projektu Fordki PW7 611? Tak po pierwsze, niewyspaniem, bo robimy czasami gdzieś tam po nocy. Po drugie, wypadkiem. Wypadki? Cały czas jedziemy. No tak, bo my zawsze to zagadamy, słuchamy sobie muzyczki, jedziemy sobie tam jakieś pierdolki, a później się okazuje, że tu autopilot. A przede wszystkim grozi rozwodem. Także mam nadzieję, że to już koniec rozwodów. Tak, z tego miejsca chciałem pozdrowić moją pierwszą żonę. Ja chciałbym pozdrowić swoją drugą żonę. Kochanie, mam nadzieję, że wrócimy cali i bezpiecznie. Co jeszcze można powiedzieć? Ja dziękuję za wyrozumiałość wszystkim osobom otaczającym nasz projekt, bo to jest... Patrz, co się teraz dzieje, patrz! Kurde, no kto by pomyślał, że krokodyl wyjdzie na drogę? Dawid, nagrywam. Co to się stało? Wracamy. Co by tu można było powiedzieć? To jak widzieliście, to jak Tomek tam nagrywał, chyba było widać, że wieziemy z tyłu ramkę. Było widać, że wieziemy z sobą ramkę, z czystą ramkę, bez mocowań na gunholder. To są tematy poszukiwane i tak jak już mówiliśmy, no, mimo wszystko do naszej budy i do końca ta ramka pasowała tak naprawdę. Jeżeli chodzi o historię, zawieźliśmy ją do naszego kolegi. On właśnie ma Forda z 42. Taka ramka dla niego jak najbardziej. Choć nie jest sygnowana Fordem,
No ale oryginalnie nie ma tych mocowań i spełniliśmy jemu jakieś też marzenie. Także będzie miał taką rameczkę od nas. W zamian dostaliśmy wiele, nawet bardzo wiele. I może tego nie widać, ale ja jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolony. Wjeziemy maskę fordowską. Za chwilę będzie to na moim krótkim filmiku, który tutaj maskę, która jest, będzie się gotowa po prostu po remoncie. To jest jego prywatna maska, on też tam coś tam sobie podmienią na jakieś wcześniejsze. Wjeziemy od niego ramkę właśnie na gun holder, z mocowaniami na gun holder. Też po remoncie, więc mamy towar praktycznie tylko do... No przemalujemy to na swój kolor farby, ale towar, którego nie trzeba będzie nic naprawiać, co mnie bardzo cieszy. I rzeczy, które ekstremalnie mnie zaskoczyły. Fajnie mieć takich przyjaciół, takich kolegów. Rzeczy, które są chyba, nie wiem, no ekstremalnie trudne to dziś do zdobycia. Oryginalny gun holder w oryginalnej farbie, w oryginalnym pudełku. Nie widziałem tego nawet na G503.com, na jakimkolwiek forum. Może same blachy, oczywiście, że mają oryginalne. W oryginalnej farbie na pewno o wiele ciężej. W oryginalnym pudełku nie widziałem. Nie mówię, że nie ma. Nie widziałem. A uwierzcie, że tam 8-9 lat grzebie po tych forach. No ale oczywiście można coś pominąć. W każdym bądź razie, czy ktoś ma, czy nie ma. Mało mnie to sobie interesuje. Cieszę się, że my to zdobyliśmy. I drugim tematem, totalnie przy okazji, ja nawet jadąc tam nie myślałem, że takie prezenty będą na nas czekać. Wielkie szapopa do tego pana, który nam to sprezentował. Oryginalny pokrowiec na przednią ramkę, złożony w kosteczkę, oryginalny. Trzeba, nie dotkniecie tego przez telewizor, czy tam przez ekran monitoru, czy komórki. Oryginalnie złożony, taki wiecie. Dalej na drogę był. Podekscytowany człowiek. Powiem szczerze, że... Zaraz ci krokodyl! No sorry, ale takie rzeczy... Tylko chyba u nas, na kanale. Ja już jestem naprawdę... Dotykać, jak ten samochód będzie zrobiony... Ja na chętnie tę ramkę bym cię skręcił, zostawił do pokoju. Ten pokrowiec i sobie zlastał na niej. Ale z tą ramką to jeszcze będziemy robić jedną rzecz. Czego? Co przykład? Aha, dobra, o tym nie powiemy, chyba na razie jeszcze nie powiemy. Za dużo ekscytacji naraz. Temat na późniejszy lot jest, kiedy trochę kurz opadnie. Bo mamy dla was kolejny smaczek. Smaczek, niespodziankę przewidzianą przez... przewidziano dla was, dla widzów. Zrobimy coś w Polsce takie nie do końca, nie chcę powiedzieć lubiane, nie lubiane. Mało takich smaczków w Polsce ulicy czy hordy mają, uważam. Bardziej za granicą. To, że mamy, co mogę zdradzić? Czyś duszę artystyczną. Nie wiem, co tutaj może chodzić z tą duszą artystyczną. To ta ramka to tutaj. Artystyczna. No i zgadzam. Zobaczymy. Ale to zobaczymy. Zobaczycie później. Nie wiem jeszcze jak to wyjdzie. Nie chcę zgadzać, bo jeszcze potem to są plany na przyszłość. Musimy go jeszcze na spokojnie opadać. Ale samo w sobie dzisiaj jest na pewno nieźle. Nie no, Jeep. Co do jeszcze maski, co do jeszcze maski. Maskę mamy późno, bo mówię, my składamy coś mimo wszystko, mając praktycznie wczesną ramę, składamy karoserię, która jest późna, bo mam 44 rocznik. Więc wszystko zakładamy od 44, jeżeli chodzi o rzeczy karoseryjne. Kolega składa wczesne, drogie rzeczy, bo wiadomo, że early jest droższe, bardziej poszukiwane. Więc tutaj wymiany nie są takie 1:1, to bardzo mnie cieszy. Mamy maskę późną z mocowaniem na smarownicę, z mocowaniem na instrukcję do smarowania całego pojazdu. No, nie mamy, to sobie się kupimy w kopii. Mamy już smarownicę nawet, oryginalną. Także wracamy cię z ciekawymi rzeczami. Coś jeszcze? Chyba tyle z tych tematów, jest nawet z niedrobiazgów. Aha, no dobra, mamy jeszcze, to tam stary temat obiecany, bardzo, bardzo dawno, jeszcze nawet kanału nie mieliśmy, a ten temat był obiecany. Jeden drążek kierowniczy.
też zamieniony MB na Ford, drążek, do przedniego mostu długi, ale z sygnaturką, samo widoczną, ale jeszcze jest fordowski. No pełne szaleństwo po prostu, no tak naprawdę pełne, ja tylko czekam, kto kiedy powie, że po co, na co, przecież tak do końca też nie było, już też było na wojnie zamieniane. Wiem o tym. Wiemy o tym, ale my robimy to po swojemu, także... Te części pokażemy, jak przyjedziemy, rozłożymy wszystko ładnie w ten kartonik, przybliżymy. Teraz się nie dokopiemy, więc nawet nie będziemy się zatrzymywać. Ja mamy wszystko pod kocem. Także już nie będziemy Was męczyć tym jeżdżeniem. Ja się tutaj zajmuję już filmikiem, który zaraz Wam pokażę. Także zapraszam na krótki pokaz z naszego wyjazdu, a bliżej części po tej krótkiej przyjemności. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Tylko jeździmy sobie samochodem, to chwilę jeszcze w tym odcinku opowiemy o tych częściach, które przyjechały z nieukrywaną radością, bo trochę się rzeczy udało fajnych załatwić dodatkowo. No tak, no wymieniliśmy rzeczy karoseryjne, czyli wymieniona jest maska, wymieniona jest ramka. Że najśmieszniejsze jest to, że nie pokazaliśmy tej starej ramki. Ale ramka stała sobie zawsze po prawej stronie. Taki pomarańczowy pasek, można się zawsze cofnąć. Drugim ludziom w odcinku, kiedy lata czyściłem, ona stała na tle, więc może ktoś tam zwrócił uwagę. Pokażemy po kolei. O maskę omawialiśmy też w którymś odcinku, chyba w drugim. Naszą starą już maskę, której nie użyjemy. No ona miała parę swoich wad. Tu w rogu za chwilę pokaże się, jak stara maska upada na ziemię. To gdzieś jest bardzo pokazane. Nowa maska, ona jest po remoncie. Maska jest po remoncie. Ma na sobie, tak naprawdę nie wiemy dokładnie ile. No, minimalna ilość szpachlówki jest na niej, ale no, nie się tak zostanie. Oczywiście demalowanie. Ona jest zdjęta z samochodu, który jeździł, więc jest pomalowana. Wielkie dzięki Szyla dla Mirka, bo to jest jego towar. Trzymał ją dość długo dla mnie. I to jest maska taką dokładnie jak my potrzebujemy, czyli maska późna, co świadczy o tym, że ma już zamontowaną kieszonkę na instrukcję smarowania całego Willisa z przyczepką. Ma instrukcję, ma montaż do smarownicy. O, może od razu pokażemy, bo to też jest kolejny zakup. Piłki, nie? To jest kolejny zakup. Nie będziemy tego montować, ale też to jest nowy gadżet dla nas. Oryginalna smarownica wojenna, która właśnie tutaj przychodzi. To jest też ciekawy element. Praktycznie gotowa maska. Oczywiście my ją przemalujemy na swój kolor, bo odcień na pewno się będzie różnił. No, ale nie musimy już ani klepać, ani szpachlować, ani kombinować. Kolejnym elementem, o którym warto było powiedzieć dla osób, które uczą się tematów Willisowo-Fordowych,
prostym rozwiązaniem jest na rozpoznanie, jaka ramka, jaką maskę mamy, jest sam zawies. Jeżeli dobrze pamiętam, na to trzeba policzyć wszystkie te ogniwka, ile mamy. Nasza ma 11 ogniw, co świadczy o tym, że mamy Forda. 9 ogniw miał chyba Willis NB i 13 ogniw miał Hotchkiss. Także sam ten zawias mówi nam już pewne rzeczy. Dobra. To jest pierwszy element. Drugim elementem jest ramka. Ramka już też jest po remoncie. No, też ją oczywiście przemalujemy, ale nie musimy z nią już nic robić. Ramka. Dlaczego w ogóle nie wymieniliśmy? Mieliśmy ramkę wczesną, a wczesna ramka nie ma mocowań do gunpowdera. Czyli tutaj do tej, nazwijmy, kabury na karabin. Nasza ramka była wczesna, czyli tak naprawdę bardziej trudno zdobywalna, ale mimo wszystko chcemy iść tak budować samochód mniej więcej zgodnie rocznikowo, więc taka ramka nam bardziej pasuje. Dwa, nie przy tej ramce musimy nic robić. I to było tyle z samą ramką. Oczywiście nie mamy, to jest problemem. Jeszcze nie mamy ramki wewnętrznej, ale chyba już będzie kopia. Zobaczymy tak naprawdę, czas pokaże. Fajnym gadżetem, który się udało zdobyć. Oryginalny w pudełeczku jest sam gun holder. W oryginalnej farbie. I on sobie tutaj jest przykręcony. Na przykład tak, nie? Także mamy element kolejny. A powiedz, co gun holder, do czego je służy ogólnie? No, czego jest, to jest mocowanie, kabura. To można nazwać do zamocowania karabinu różnego rodzaju, bo Thompson wchodził w to, chyba też Garmin, ale głównie Thompsona to chodzi. Także tutaj na potrzeby można było mieć jedną giwerkę. My będziemy mieli taką giwerkę? Kupimy na pewno razem dla siebie dwie sztuki, ale to kupimy Thompsona w fajnej wersji ASG. Tyle, że takie naprawdę fajne, z oryginalnym drewnem i tak dalej. To będzie na pewno fajnie wyglądało. Znaczy, musi być jakaś replika broni, bo bez broni to tak słabo to wygląda. Ostatnią rzeczą, którą mamy do tej ramki, jeżeli omawiamy ten temat, nie ma tego to tutaj, bo to wyniosłem, schowałem. Mamy oryginalny, wojenny pokrowiec na ramkę. Pokrowiec, który wchodzi na całą ramkę. Kiedy ramka była położona na masce, żeby te szyby nie odbijały światła i tak dalej, i tak dalej, zakładamy taki pokrowiec. No i tyle. No mamy, dla mnie to jest jakiś tam chyba cud, że udało się zdobyć oryginał wojenny. I to naprawdę w super starym, praktycznie magazynowym, można tam powiedzieć, jest to jakiś tam nos. A nie ma opcji, żebyś to wyciągnął i żebyś to pokazał? Nie ma opcji, bo mam to w domu u siebie schowane. To jeszcze gdzieś tam przy okazji pamiętam. To na pewno będzie pokazane gdzieś tam w przyszłości, bo i mam nadzieję, że nie na samym końcu, ale no gdzieś tam na pewno to wyciągniemy. Te wszystkie okucia, tutaj te zawiaski, to mamy pochowane. No ale tu jeszcze brakuje wewnętrzna ramka, czyli wewnętrzna ramka, szyby, trzeba kupić wszystkie uszczelki, ale to pomału. Ja się cieszę, że mamy oryginalną, wojenną, nieponiszczoną ramkę. Żeby jakieś tam spekulacje wyciąć, jest to ramka prawdopodobnie od Willisa MB. No ale ja szczerze mówiąc jeszcze nie widziałem ramki od Forda, gdzieś tylko na internecie. Ramki od Forda gdzieś nie jest w tym miejscu sygnowane napisem Ford. Czy coś jeszcze przywoziliśmy? No nie, z tej wycieczki to
tyle, albo aż tyle. Dla mnie to aż tyle, bo ja jestem bardzo zadowolony z tych detali. Najfajniejszy ten podkowy, z którego nie możemy pokazać, na ten gun holder w ogóle w tym pudełku jeszcze wojennym, tak? No, nie, to też jest fajna rzecz, bo w idealnym stanie oczywiście większość osób ma jakieś tam kopie, oryginał. Jestem bardzo zadowolony, bo tam jest, nie wiem, na ile to było widać, ale to nie jest tylko, przetłoczona blaszka. Tam są jeszcze opaski prezentowe i tak dalej, więc jeżeli to ktoś, u kogoś to zgniło i tak dalej, to powinien to odtworzyć, nie wiem, ale już to jakoś tam pracuje. Widzimy się w następnym odcinku. W następnym odcinku jest więcej robienia z tym konkretnym samochodem. Tak, no kończymy z wyjazdami, z opowiastkami. Zakasujemy rękawy. Trzeba trochę poczesać iskry i powrócić do prac fizycznych. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Ersatz Teil. Halo. No tak, tak.